Słuchaj, KLE 500, czyli ER 500, nie wiem który rocznik, teoretycznie 28 tysięcy mil, prawie 9. I do rozrządu musimy się dostać, bo faktem tu właściciel mówi, że to wszystko było robione, grzebane, ale łańcuch podobno jest uciągnięty, jest do wymiany. Łańcuszek, że tu zestawik. To zdejmujemy ten i się dostajemy. No, mamy tylko zasadniczo rozrząd, gaźniki doregulować i nic więcej. Po śrubkach to widzę, że to nie raz, nie dwa grzebane. Kurczę, zamiast wymienić na nowo, to nie mogę odkręcić tej. Trzeba będzie pewnie wiercić. Powiem tak, rozebrane. Z tym, że powód, dla którego człowiek czasami nie chce tak starych motocykli robić. To, że tam po mojem przebieg nie zgadza się ze stanem faktycznym, pikuś. Bo naprawdę łańcuch rozrządu, nie wiem czy będziecie to widzieli tutaj, ale jest bardzo mocno zużyty, od kół odchodzi masakrystycznie mocno. Jak najbardziej kwalifikuje się do wymiany, o czym właściciel wiedział, bo on tu zaglądał, regulował sobie zawory. Ale nie wiem czy będziecie teraz widzieli. Wałki rozrządu do wymiany. Tutaj są tu już są wżery na wałkach rozrządu, na wydechowym i na jednym i na drugim. Sądzę troszeczkę lepiej, ale też jest wyeksploatowany dosyć mocno. On tutaj brzegi już ma ostre. Kurna. Także pierwsze co telefon do właściciela. Tylko, że nie odbiera póki co. Łańcuszek przepleciony. Snówka. Teraz tutaj wszystko sztywnie. Siedzi. Tu są stare wałki te. Właściciel mi sam dostarczył nowe. Tutaj luzy, wszystko jak najbardziej ok. Także można składać, regulować zawory jeszcze. I składać to wszystko. Tu jest na znaku. Tu jest na znaku, sobie na biało tam namalowałem, tak jak też było na tamtych. I tak samo po tej stronie. Tutaj gdzieś tam widać jest na znaku. Także się wszystko zgadza. Wałki identyczne. No z tym, że też są ślady jakieś tam pracy, ale nie tak duże jak na tamtych. Także można składać będzie. No twierdzę, już był odpalany wcześniej. Z tym, że tak samo zapalił. Aby go dosynchronizować. No jest minimalna różnica. I można go składać. Raz z jednej, raz z drugiej. Dużo dokładniej. Dobra, to jest. Dawki posprawdzać i dopiero składamy. Sonda. Blisko ideału. O. Jest ok teraz. Jeszcze synchronizację troszeczkę dopieścić i będzie wszystko. No dobra, klekocik poczekał, nim się stoi. Kawał czasu. Patrząc wszędzie suchutko, fajnie. A był jeżdżony. Ale chcę zobaczyć, jak on upali na zimnym. Komisyjnie. Jak widzicie. Bardzo ładnie pali na zimnym. Tu i tak jeszcze właśnie trochę innych prac będzie miał przy nim.
ale to o tym bardzo dobrze wie. A z mojej strony to tyle. Widzicie, no fajny, ogólnie wizualnie bardzo fajny motocykl, no. Jakimś takim przebiegiem na poziomie okolice licznikowo 50 tysięcy kilometrów, choć powiem szczerze, no pewnie któryś raz z rzędu te 50 tysięcy tutaj jest, bo w środku po silniku to stwierdzam, jak to wygląda, bo wizualnie naprawdę wygląda fajnie. I tyle, co można powiedzieć. Także klekocik skończony. A ja wracam z kolejnymi tam motocyklami, z naprawami, tam na podnośniku, na warsztacie pełno jak zawsze. Także do zobaczenia, hej!